Senhoras e senhores, boa tarde. Pai e panovie, dzień dobry. É um grande prazer estar novamente com os senhores em Varsóvia. To ogromna przyjemność być z państwem po raz kolejny w Warszawie. Especialmente para abordar um tema de grande atualidade. Zwłaszcza, żeby opowiedzieć o temacie, który jest ciągle aktualny. Como são os fenômenos depressivos e os obsessivos. Którym są zjawiska związane z depresją i opętaniem. Vivemos o período da depressão. Żyjemy w czasie depresji. A Organização Mundial de Saúde afirma que existem 400 milhões de depressivos no mundo. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że na całym świecie jest ponad 400 milionów osób dotkniętych depresją. Isso quer dizer que se trata de uma pandemia. Oznacza to, że chodzi tutaj o pandemię. A problemática da depressão, no entanto, não é moderna. Problem depresji nie jest jednak czymś współczesnym wyłącznie. Desde os períodos do pai da medicina, Hipócrates. Od czasów ojca medycyny Hipokratesa. 400 anos antes de Jesus na Grécia. 400 lat przed Jezusem, Hipokratesa, który żył w Grecji. A depressão já atormentava as criaturas humanas. Depresja dotykała już ludzi. Os gregos chamavam a melancolia. Grecy nazywali ją melancholią. E na cultura grega se costumava dizer que Sócrates e Platão. I w kulturze greckiej powiadano, że Sokrates i Platon periodicamente entravam em depressão. Co jakiś czas popadali w depresję. Entravam em depressão para serem inspirados. Wchodzili w depresję, żeby uzyskać inspirację. Genericamente os gregos diziam que a depressão é o castigo dos deuses. Zazwyczaj Grecy mówili, że depresja jest karą od bogów. Se assim é, jeśli tak jest, nós temos a depressão que leva a inspiração. Mamy zatem depresję, która prowadzi nas do natchnienia. I depresję, która prowadzi do melancholii. I depresję, która prowadzi do melancholii. A última seria patológica. Ta ostatnia jest czymś patologicznym. I a outra seria parapsicológica. A ta druga jest czymś parapsychologicznym. A grande verdade é que a melancholia tomou conta da história da humanidade. Jest wielką prawdą, że melancholia opanowała ludzkość przez całą jej historię. 200 anos depois de Jesus, Galeno afirmava. 200 lat po Jezusie Galeneusz twierdził, que a depressão acontecia nas criaturas humanas por causa de humores. Że do depresji dochodziło u ludzi z powodu różnych humorów. I afirmava que havia quatro humores. I mówił, że jest ich cztery. A bilis negra, że mamy wpływ żółci czarnej. Żółci żółtej, sangue, krwi i flegma. I flegma. Quando havia excesso de bilis negra, kiedy było za dużo tej czarnej żółci, o indivíduo entrava em depressão. Osoba popadała w depresję. E a tradição dizia que era uma herança do erro de Adão. I w tradycji mówiono, że chodzi o spadek po błędzie Adama. A grande verdade é que a melancolia tomou conta da história. Wielką prawdą jest, że melancholia opanowała wszystkich na przestrzeni historii. No século IV havia tanto depressivo. W IV wieku było tyle osób chorych na depresję. Que a igreja católica criou um nome para eles. Że Kościół katolicki nadał im nazwę. Eram portadores de assídia ou assédia. Byli to osoby, które były chore na assédię. Durante a Idade Média, que durou mil anos, przez całe średniowiecze, które trwało 1000 lat, a melancholia foi uma característica da cultura. Melancholia była częścią kultury. No século XIV, w wieku XIV, a Igreja Católica dizia que a melancholia era um pecado capital. Kościół katolicki mówi, że melancholia była grzechem głównym. Era interferência do demônio. Była spowodowana wpływem demonem. Que procurava afastar os religiosos da crença. Który starał się oddalić ludzi wierzących od wiary. Colocando-os em profunda melancolia. Wprowadzając ich w głęboką melancholię. Mais tarde, por volta do século XVII. Niedługo później, około wieku XVII. A melancolia mudou de estrutura. Melancholia zmieniła swoją strukturę. E do século XVIII. I w wieku XVIII. Com a descoberta da circulação sanguínea. Gdy odkryto krążenie krwi. Surgiu pela primeira vez na história a palavra inglesa depression. Pojawiła się po raz pierwszy w historii angielskie słowo depression. Mas se nós olharmos, por exemplo, a obra de Shakespeare. Ale jeśli spojrzymy chociażby na dzieła Shakespeare'a. Quase todas as personagens são depressivas.
Wszystkie niemalże postaci w tych dziełach mają depresję. Hamlet, por ejemplo. Hamlet na przykład. Vestido de negro. Jest ubrany na czarno. Olhando as paisagens da Dinamarca. Patrzy na krajobrazy Danii. Vivia numa melancolia perturbadora. I żyje w melancholii, która prowadzi go do zaburzeń. E por isso se perguntava, morrer será dormir, sonhar. I dlatego pytano się, czy śmierć oznacza sen, śnienie. Ou a frase que se tornou mais célebre. Albo to zdanie, które stało się tak słynne. Ser ou não ser. Być albo nie być. As outras obras de Shakespeare. W innych dziełach Szekspira. Também to zdał exemplos tremendos de depressão. Odnajdujemy również straszne przykłady depresji. Como de transtorno obsessivo compulsivo. Tak jak na przykład zaburzenia kompulsywne. Mas à medida que o século XVII separou a ciência da religião. Ale w miarę jak w wieku XVII religia i nauka się rozdzieliły. A depressão passou a ser melhor considerada. Zaczęto bliżej przyglądać się depresji. A verdade é que a ciência não sabia qual era a causa da depressão. Prawdą jest, że nauka nie była w stanie powiedzieć, jaka była przyczyna depresji. Porque o cérebro era totalmente desconhecido. Ponieważ mózg był zupełnie nieznany. A cultura da época afirmava. Kultura ówczesnej epoki twierdziła. Que a criatura humana pensava pelo fígado. Że człowiek myślał wątrobą. E amava pelo coração. I kochał serce. Mas ainda hoje. Ale jeszcze dziś. Nós temos o hábito de dizer que amamos com todo o coração. Mówimy jeszcze, że kochamy kogoś z całym sercem. É uma herança daquele tempo. To jest spadek po tamtych czasach. Porque o coração não ama. Dlatego, że serce nie kocha. O coração é uma bomba que joga o sangue. Coração pé, coração cérebro, coração. Serce jest pompą, która pompuje krew do głowy i do poszczególnych członków ciała. Sempre o sentimento do amor predomina. A nie dominuje w nim żadne uczucie miłości. O sentimento do amor é uma emoção. To uczucie jest emocją. E todas as emoções são vasoconstrictoras. I wszystkie te emocje ściskają wszystkie żyły i w ciele. Foi a partir do século XVIII. Począwszy od wieku XVIII. Que houve uma mudança radical. Rozpoczęła się radykalna zmiana. Quando se começou a perceber que a criatura humana é o seu cérebro. Kiedy zaczęto rozumieć, że jaką rolę odgrywa w człowieku mózg. É dessa oportunidade que se descobrem os neurônios. I wtedy odkryto neurony. Uma célula muito especial. Które znajdują się w mózgu i pełnią specjalną rolę. E se descobre que essa célula tem uma cauda. I widać, że te komórki, tak jakby ciągną się za nimi. Akson. Akson. Mas não sabiam para que era. Ale nie wiadomo było, czemu one służą. Do século XIX. W wieku XIX. Graças à evolução da ciência. Dzięki rozwojowi nauki. Particularmente aos pais da psiquiatria. Zwłaszcza dzięki ojcom psychiatrii. O cérebro passou a exercer um papel fundamental em nossa vida. Mózg zaczął odgrywać fundamentalną rolę w naszym życiu. Nas grandes experiências do fim do século. W czasie wielkich doświadczeń końca XIX wieku. A psychiatria tomou conta do nosso sentir e do nosso perceber. Psychiatria zrozumiała, na czym polega nasze odczuwanie i doświadczanie zmysłami. É o período em que se descobrem as causas da esquizofrenia. To jest czas, w którym odkrywane są przyczyny schizofrenii. E estabelecem-se os paradigmas a respeito de saúde e doença mental. I ustanawiane są paradygmaty dotyczące zdrowia i choroby umysłowej. Także w tym okresie zaczyna się poznawać rzeczywistość człowieka. Sigmund Freud odkrywa nieświadomość. Pierre Janet odkrywa podświadomość. I logo depois Carl Gustav Jung descobre consciente coletivo. Nieco później Carl Gustav Jung odkrywa nieświadomość kolektywną i indywidualną. É uma verdadeira revolução. To jest prawdziwa rewolucja. Mas a depressão continua ceifando vidas. Ale depresja dalej trwa, bez żadnego wątpienia. E é desse período que passamos a estudar melhor o ser humano. I w tym okresie zaczęliśmy poznawać lepiej człowieka. E que se estabelece que a mente é o ser humano. I ustala się, że umysł to tak naprawdę człowiek. Nós somos o que pensamos. Jesteśmy tym, co myślimy. A nossa vida, portanto, decorre dos nossos pensamentos. Więc nasze życie tak naprawdę wypływa z naszych myśli. É nessa oportunidade.
I przy tej okazji, por volta de 1940, około 1940 roku, que se faz uma descoberta notável sobre o cérebro, kiedy dokonuje się odkrycia bardzo ważnego na temat mózgu. O cérebro humano era portador de 5 bilhões de neurônios. W mózgu ludzkim jest ponad 5 miliardów neuronów. E aquelas caudas conseguiam as transmissões do pensamento. Ich połączenia umożliwiają przekazywanie myśli. A kompleksidade foi se tornando cada vez mais profunda. Zauważono coraz głębiej, jak skomplikowany jest to narząd. Mas se descobriu também que em cada dia morrem 15 milhões de neurônios. 15 mil neurônios. Ale odkryto również, że każdego dnia 15 tysięcy neuronów umiera. E se acreditava que o envelhecimento i wierzono, że starość era decorrência da morte dos neurônios. Wynikała właśnie z umierania neuronów. Eu tenho 86 anos de idade. Mam 86 lat. No tempo em que eu era jovem, w czasach, kiedy byłem młody, se acreditava que uma pessoa de 40 anos já era velha. Wierzono, że ktoś, kto miał 40 lat, już był stary. E a pessoa também acreditava. I ta osoba również w to wierzyła. Porque desde que morre 15 mil neurônios por dia. Bo jeśli każdego dnia umiera 15 tysięcy neuronów. E 40 anos a pessoa quase não tinha mais neurônios. Po 40 latach osoba dana nie miała już w ogóle neuronów. Graças ao surgimento dos microscópios eletrônicos. Dzięki odkryciu mikroskopów elektronicznych. Nos anos 50 do século passado. W latach 50 zeszłego wieku. Se retificou a informação. Poprawiono tą informację. E se afirmou que a criatura humana possuía 50 bilhões de neurônios. Czyli, że człowiek posiada tak naprawdę 1000 razy więcej neuronów niż myśli. Mas que morresse os neurônios. I nawet jeśli te neurony umierają, os que sobreviviam substituíam-nos. Te, które przeżywały, zajmowały ich miejsce. Da mesma forma que ao perder uma vista, outra recupera potência. Podobnie jak gdy tracimy wzrok w jednym oku, to drugie jest silniejsze. Pulmão, um rim. Albo w uchu, w płucach czy w nerkach. Também os neurônios que sobreviviam. Także neurony, które przeżywały, eram capazes de substituir aqueles que se desorganizavam. Były w stanie zastąpić te, które ulegały dezorganizacji. No 70. W latach 70. Se descobriu que nós possuímos 70 bilhões de neurônios. Odkryto, że mamy 70 miliardów neuronów. E que os neurônios podiam morrer à vontade. I że one mogą umrzeć, kiedy chcą. Não faziam falta. Nie brakowało ich. Então a idade mental e emocional do indivíduo passou para os 60 anos. Więc ten wiek mentalny i emocjonalny przeszedł w starości, przeszedł do 60 roku życia. Por volta de 1990-2000. Około 1990 roku 2000. Período que foi chamado a década do cérebro. W czasie, który nazywano dekadą mózgu. Porque o cérebro foi praticamente todo decodificado. Ponieważ poznano już właściwie zdekodowano całkowicie mózg. Os neurocientistas descobriram que nós possuímos entre 75 bilhões. Że mamy już z tych neuronów naukowców odkryli, że jest od 75 miliardów do 100 miliardów. O que foi mais fascinante? Co było jeszcze bardziej fascynujące? É que descobriram que os homens possuem mais alguns bilhões de neurônios do que as mulheres. Odkryto, że mężczyźni posiadają więcej neuronów niż kobiety. E isso desagradou muitas mulheres. I to nie bardzo się spodobało kobietom. Mas logo se descobriu que não tinha razão. Ale niedługo później odkryto, że nie było w tym racji. Aquele excesso de neurônios era para nada. Że te dodatkowe neurony niczemu nie służyły. Mas se descobriu algo fascinante. Ale odkryto coś fascynującego. Que esses neurônios produziam uma substância. Uma substância. A że te neurony produkowały pewną substancję. Que eram os neuropeptídeos. Które to są neuropeptydy. Eram responsáveis pela comunicação. Które były odpowiedzialne za komunikację. Elektrochemiczną entre um e outro. Elektrochemiczną. E se descobriu que nós possuímos em média 65 desses neuropeptídeos naquela época. I odkryto, że mamy 65. Że mamy 65 neuropeptydów. Então se percebeu a razão das perturbações depressivas. I odkryto wówczas przyczyny zaburzeń depresyjnych. Porque entre essas substâncias, bo pośród tych substancji havia três fundamentais. Były trzy podstawowe. A dopamina. Dopamina. A serotonina. Serotonina. E a noradrenalina. Noradrenalina. As pessoas alegres. Osoby
zadowolone. Possui bastante dessas substâncias. Posiadają tych substancji bardzo dużo. Mają te dane trauma. Ale pewne przeżycia traumatyczne. Szoki emocjonalne. Gastrações psicológicas. Problemy psychologiczne. I outros fatores. I inne czynniki. Produzem o desaparecimento dessas substâncias. Doprowadzają do zniknięcia tych substancji. E o indivíduo entra na melancolia. I człowiek popada w melancholię. A mim me parece fascinante isso. Mi wydaje się to fascynujące. Essa máquina extraordinária que é o corpo, particularmente o cérebro. Jak wspaniałą maszyną jest nasze ciało, a zwłaszcza mózg. Porque a dopamina, por exemplo. Bo na przykład dopamina. Se nós produzimos muito. Jeśli wyprodukujemy jej dużo. Ficamos esquizofrenicos. Stajemy się schizofrenikami. Se nós produzimos pouco. Jeśli jest jej mało. Temos a síndrome de Parkinson. Mamy syndrom choroby Parkinsona. Então nossa mente trabalha para produzirmos a dose exata. Więc nasz mózg pracuje, żeby wyprodukować idealną ilość. Foi então que a psiquiatria estabeleceu quais eram as causas da depressão. I wtedy ustalono właśnie, jakie są przyczyny depresji. Estabeleceu duas ordens de causa, a interna ou endógena. Czyli określono dwie przyczyny, jedną wewnętrzną. E a externa ou exógena. I zewnętrzną, czy związaną ze społeczeństwem. Como causas internas. Jako przyczyny wewnętrzne. A hereditariedade. Na przykład dziedziczność. As doenças infecto-contagiosas. Choroby zakaźne. As sequelas das doenças infecto-contagiosas. Czy powikłania związane z nimi. Por isso, na przykład. A pessoa que é filha de um depressivo. Osoba, która jest dzieckiem osoby chorującej na depresję. Tem 30% de probabilidade de ser depressivo. Ma 30% szans, żeby również popaść w depresję. Si ambos os genitores são depressivos. Jeśli obydwoje rodzice mają skłonności depresyjne. A pessoa tem a probabilidade de ser 70% depressivo também. Ta osoba ma 70% szans na to, że ona również będzie miała depresję. E esses dados são muito importantes. I to są bardzo ważne dane. Porque se meu pai ou minha mãe foram depressivos. Bo jeśli albo moja mama, albo mój tata byli chorzy na depresję. Eu tenho a tendência. Mam pewną tendencję. Então eu posso fazer uma terapia antecipada, preventiva. Więc mogę zastosować terapię, która pomoże mi zapobiec temu problemowi w przyszłości. Determinadas doenças infecciosas, como a sífilis. Niektóre choroby zakaźne, jak syfilis. Tuberculose. Gruźlica. AIDS. Desencadeiam um transtorno depressivo. Rozpoczynają również proces depresyjny. Mas hoje também as chamadas cardiopatias, as doenças do coração, o câncer. Ale dzisiaj również choroby serca, czy rak. Podem produzir a depressão. Mogą doprowadzić do depresji. Porém há outros fatores externos. Ale są również zewnętrzne czynniki. Que são chamados eventos de vida. Które nazywamy zdarzeniami życia. Na vida moderna. We współczesnym życiu. Três fatores são fundamentais. Są trzy fundamentalne czynniki. A solidão. Samotność. O medo. Strach. E a ansiedade. I lęk. E esses três fatores nós possuímos. I we wszystkich z nas są te trzy czynniki. Todos nós temos medo. Wszyscy się boimy. Medo da morte. Boimy się śmierci. Da doença. Boimy się choroby. Medo de perder o relacionamento. Boimy się utracić kochanego. Medo da traição. Boimy się zostać zdradzeni. Medo da perda de emprego. Boimy się stracić pracę. Medo da perda de objeto. Boimy się stracić jakiś przedmiot. Então medo está em nossa vida. Więc różne przyczyny strachu są w naszym życiu. Mas quando ele vai além do estado normal. Ale kiedy wykracza on poza normalny stan. Ele contribui para o surgimento da depressão. Przyczynia się do powstania depresji. A ansiedade. I lęk. Nós somos uma cultura ansiosa. Jesteśmy kulturą, która bardzo odczuwa lęk. Agora, graças à comunicação virtual. Teraz dzięki komunikacji wirtualnej. iPod, iPad, iPhone. iPhone. Nós estamos sempre digitando. Cały czas coś piszemy. Ansiosamente. Jesteśmy pełni niespokojni. Queremos saber de tudo o que se passa no mundo. Chcemy wiedzieć o wszystkim, co dzieje się na świecie. Queremos estar no mundo em todo lugar, na mesma hora. Chcemy być na świecie, w każdym miejscu, w tym samym czasie. E a ansiedade, que é o fenômeno natural. I to uczucie, które jest naturalne. Tornou-se patológico. Czymś naturalnym staje się patologicznym. Quando era jovem. Kiedy byłem młody. O que não faz muito tempo. To niedawno temu. Eu li um livro lindo. Przeczytałem piękną książkę. A respeito do pequeno príncipe de Antoine Saint-Exupéry. O małym księciu autorstwa Antoine Saint-Exupéry. No diálogo do pequeno príncipe. I w rozmowie małego księcia. Ele diz o seguinte.
Mówią następującą rzecz. Jeśli powiedziałeś, że przyjdziesz o czwartej, ja te espero desde as duas. Czekam na ciebie już od godziny drugiej. Todos nós temos essa ansiedade. Wszyscy mamy ten niepokój. Ansiedade de uma coisa que vai acontecer boa ou má. Odczuwamy lęk, że coś się stanie dobrego lub złego. Mas se essa ansiedade nos inquieta, ale jeśli ten niepokój jest, przyczynia się do niepokoju, jest czymś patologicznym. É provável que esteja aqui no auditório alguém ansioso para que acabe logo. Jest bardzo prawdopodobne, że ktoś tutaj się niecierpliwy, żeby wypad się szybko zakończył. Eu não vou acabar. Ja nie skończę szybko. Só vou acabar às 8 horas da noite. Skończę dopiero o 8 wieczorem. Não adianta ficar ansioso. Nie musicie być niespokojni. Mas ansiedade faz parte da nossa vida. Ale niepokój stanowi część naszego życia. Vamos ao cinema. Idziemy do kina. E queremos logo ver o fim do filme. I chcemy od razu zobaczyć koniec filmu. Eu tenho amigos ansiosos. Ja mam pewne zwyczaje. Que compram romances. A mam przyjaciół, którzy są niespokojni i kupują powieści. Primeiro leio o fim. Na początku czytają to, co jest na końcu. Pra ver como é que vai acabar. Żeby zobaczyć, jak się książka skończy. E depois começa a ler do princípio. I później zaczynają czytać od początku. A ansiedade. To jest ten niepokój. A ansiedade leva a transtornos de natureza perturbadora dessa melancolia. I prowadzi ona do różnych zaburzeń, do melancholii. E o terceiro fator chama-se solidão. I trzeci z tych czynników to jest samotność. A nossa sociedade de solitários. Nasze społeczeństwo składa się z osób samotnych. Por uma razão muito lógica. Jest temu bardzo logiczna przyczyna. Nós somos solitários. Jesteśmy samotni. Porque não somos solidários. Ponieważ nie jesteśmy solidarni. A nossa cultura é individualista. Nasza kultura opiera się na jednostce. E nós perdemos o contato com o coletivismo. I my tracimy kontakt z resztą ludzi. Fico observando no avião. Ja obserwuję to w samolocie. Quando o avião está descendo. Kiedy samolot ląduje. Nas pociągu logo o iPhone. Ludzie łapią za iPhone. E já começam a ver quais foram as chamadas. Kiedy wylądowali, od razu sprawdzają, kto do nich dzwonił. E logo na saída. I kiedy wychodzą z samolotu. Agitadamente começa a responder. I zaczynają od razu odpowiadać na te. São às vezes 200 pessoas. Czasami to jest 200 osób. Todos solitários. Wszyscy są samotni. Então nós temos três tipos de solidão. Więc mamy trzy rodzaje samotności. Aquela solidão, quando você está sozinha. I to jest ta samotność, kiedy ktoś jest rzeczywiście sam. A solidão a dois. Samotność, gdy są dwie osoby. Quando vive com alguém em casa. Kiedy żyją razem w domu. Dois solitários que mal se cumprimentam. Dwie samotne osoby, które nawet siebie nie witają. Esta união é mais biológica do que real. Ten związek jest bardziej biologiczny niż rzeczywisty. Quando chega o domingo. Kiedy nadchodzi niedziela. O homem liga televisão para ver futebol. Mężczyzna włącza telewizję, żeby obejrzeć piłkę nożną. No Brasil, a mulher liga televisão para ver novelas românticas. W Brazylii kobiety włączają telewizję, żeby obejrzeć romantyczne telenowele. E sonhar com emoções que há muito tempo ela perdeu. I marzyć o emocjach, które ona, ta kobieta dawno temu utraciła. E a terceira solidão. I trzecia rodzaj samotności. Essa solidão do coletivo. To jest samotność w społeczeństwie. Nós estamos no meio de uma multidão. Jesteśmy w ośrodku wielu ludzi. Absolutamente a sós. Całkowicie sami. Com os nossos problemas. Z naszymi problemami. E quando pergunto, você está triste? I kiedy pytam się, jesteś smutny? Meus problemas. To mój problem. Como se os outros também não tivessem problemas. Tak jakby inni też nie mieli problemów. Então esses três fatores desencadeiam a depressão. Więc te trzy czynniki powodują depresję. E que fazer? I co trzeba zrobić? A terapeutica medica. Terapia medica. Terapia medyczna. Procurar psychiatra. Poszukać psychiatry. Psychologa. Psychologa. Psychoanalista. Psychoanalityka. De acordo com a causa da depressão. Zależnie od przyczyny depresji. Se é um transtorno da libido, por exemplo. Jeśli chodzi o zaburzenia libido. Necessita de psychoanalista. Potrzebny jest psychoanalityk. Se foi uma infância cheia de traumas. Jeśli chodzi o dzieciństwo, które były przeżycia traumatyczne. Necessita de psicólogo. Potrzebny jest psycholog. Mas se foi uma problemática de hereditariedade. A jeśli chodzi o przyczynę dziedziczną. Necessita de psiquiatra. Potrzebny jest psychiatra. E deve tomar os remédios. I należy przyjmować lekarstwo. Normalmente nós não gostamos de psiquiatra, de psicanalista, de psicólogo. Zazwyczaj nie lubimy ani psychiatrów, ani psychologów, ani psychoanalityków. Muitas pessoas me procuram. Wiele osób przychodzi do mnie. Com vários transtornos. Mając różne zaburzenia. E eu então digo suavemente. I ja wtedy delikatnie odpowiadam. Pójdź do psychologa. Pójdź do psychologa. Ele vai te ajudar. On pomoże.
e a pessoa reage. A osoba reaguje. Pergunta, você acha que eu estou maluco? Myśli pan, że jestem szalony? Eu digo, não. Nie. Mas vai ficar. Ale będzie. Se não fizer um tratamento, desequilibra. Jeśli nie będzie pan leczył, utraci pan równowagę. E na América Latina? I w Ameryce Łacińskiej. Nós, os latinos americanos. My, Amerykanie z tej części. Temos horror a psiquiatra. Boimy się psychiatry. Porque fazemos logo a ponte de que quem está com psiquiatra tem que estar desequilibrado. Bo od razu my myślimy, że jeśli ktoś chodzi do psychiatry, to ma jakiś problem. Mas tem das pessoas ricas. Ale pośród bogatych ludzi. Ter um psicoterapeuta. Mamy psychoterapeutów. É uma coisa muito elegante. To jest bardzo elegancka rzecz. Algumas amigas minhas ricas me dizem. Niektóre moje bogate przyjaciółki powiadają. Ah, o meu terapeuta me aconselhou. A mój terapeuta mi poradził. Não fazem nada sem consultar o psicoterapeuta. Ja nie robię niczego, jeśli nie skonsultuję się z terapeutą. Não dam importância ao que o psicoterapeuta fala. Nie zwracają uwagi na to, co psychoterapeuta mówi. Mas é uma coisa elegante. Ale to jest bardzo eleganckie. Então a depressão é curável. Więc depresję da się wyleczyć. Desde que se atenda às recomendações especializadas. Jeśli będziemy słuchali zaleceń specjalistów. E por que a depressão tem crescido tanto? I dlaczego ta depresja tak wzrosła? Porque nós vivemos ansiosos. Ponieważ jesteśmy niespokojni. Vivemos individualistas. Żyjemy sami dla siebie. E perdemos a capacidade de amar. I utraciliśmy umiejętność kochania innych. O grande teólogo e psicólogo americano, o Dr. Rodway. Wielki psycholog i teolog amerykański, Dr. Rodway. Teve ocasião de dizer. Miał szansę powiedzieć. Que nós não nos amamos. Że my nie kochamy sami siebie. E temos medo de amar. I boimy się kochać. Quando minha tese dele. Kiedy przeczytałem jego stwierdzenie. Eu achei que era um pouco de absurdo. Pomyślałem, że to jest trochę absurdalne. Eu comecei a fazer uma pesquisa entre meus amigos e minhas amigas. I zacząłem robić małe dochodzenie między moimi przyjaciółmi i przyjaciółkami. E descobri que ele tinha razão. I odkryłem, że on miał rację. Muita gente me diz. Wielu ludzi mówi. Eu não vou amar. Ja nie będę kochał. Para depois ser traído. Żeby później ktoś mnie zdradził. Eu pergunto, por que você vai ser traído? Ale pytam się, dlaczego będziesz zdradzony? Porque a pessoa não tem autoconfiança. Bo osoba nie wierzy sama w siebie. Não tem autoestima. Nie ma estymy dla samej siebie. Então, qual seria a terapêutica preventiva para a depressão? Więc można polecić terapię prewencyjną, czyli zapobiegawczą dla depresji. O amor, conforme Jesus recomendou. Jest to miłość, taka jak o jakiej mówił Jezus. Quando nos pudermos amar realmente. Kiedy będziemy mogli naprawdę kochać. Experimentaremos umas grandes transformações internas. Doświadczymy wielkich zmian wewnętrznych. Quando aprendermos a amar a vida e a sorrirmos. Kiedy nauczymy się kochać i uśmiechać. Descobriremos que o organismo tem os seus recursos para nos dar paz e saúde. Zauważymy, że w organizmie są pewne środki, które zapewnią nam spokój. O psiquiatra suíço Jung dizia. Psychiatra szwajcarski Jung powiadał. Que as pessoas extrovertidas gozam mais de saúde do que as introvertidas. Że ekstrawertycy cieszą się lepszym zdrowiem niż introwertycy. Que as pessoas que sorriem. Że osoby, które się uśmiechają. Gozam mais de saúde do que aquelas que não riem. Cieszą się większym zdrowiem niż te, które się nie uśmiechają. Por uma questão científica. Z powodów naukowych. As pessoas que sorriem. Osoby, które się uśmiechają. Produzem na saliva uma substância para digestão. Produkują w swojej ślinie substancję pomagającą w trawieniu. Que se chama imunoglobulina. Która nazywa się immunoglobuliną. I essa substância mantém a saúde respiratória. I ta substancja utrzymuje zdrowie. Evitando várias enfermidades. I zapobiega wielu chorobom. Eu encontrei há muito tempo um amigo. Jak wiele lat temu spotkałem przyjaciela. E fizemos uma ponte de amizade. I przypomnieliśmy sobie naszą przyjaźń. No ano passado eu estava no auditório do Brasil. Rok temu wszedłem do audytorium w Brazylii. E meu amigo é muito extrovertido, é desequilibrado. I mój przyjaciel jest wielkim ekstrowertykiem, ale jest trochę niezrównoważony. Quando ele me viu. Kiedy mnie zobaczył. Ele gritou. Krzyknął. Olá, Divaldo. Cześć, Divaldo. Você está conservado em forma ouro. Powiedział, że jestem zakonserwowany w formalinie. Eu sorri para ele. Uśmiechnąłem się do niego. Israel. Powiedział, nie. Eu estou conservado em alegria de viver. Jestem zakonserwowany w radości życia. Em forma ouro está você. W formalnie to ty jesteś. Que é um cadáver que respira. Jesteś trupem, który oddycha. Porque ele parecia meu avô. Bo on wygląda jak mój dziadek. Ele é mais jovem do que eu. Jest młodszy niż ja. 2 anos. 2 lata. Estava quebrado. Był cały zgięty. O rosto marcado. Jego twarz naznaczona. Era um velho. Był staruszkiem. Mas eu sou um jovem.
A ja jestem młody. Porque eu amo. Ponieważ kocham. Eu descobri o mapa do tesouro. Odkryłem mapę do znalezienia skarbu. O tesouro é o amor. Skarb jest miłość. O mapa é a fraternidade. A mapą jest braterstwo. Então comecei a amar a vida. Więc zacząłem kochać życie. Todas as suas expressões. We wszystkich swoich wyrazach. E gostei de saúde. I cieszyłem się zdrowiem. Há 25 anos eu tive uma parada cardíaca. 25 lat temu miałem zawał. Tive um infarto. I problemy serca. I tive morte clínica. I byłem w śmierci klinicznej. Eu tenho vários filhos médicos, filhos adotivos. Mam wielu adoptowanych synów lekarzy. I eu ouvi na hora que meu filho disse, ele acaba de morrer. I usłyszałem, jak jeden z moich synów powiedział, on właśnie eu umarł. Fora do corpo. Ja byłem poza ciałem. I acompanhei a cena. I patrzyłem na całą scenę. Algumas pessoas começaram a chorar. Niektórzy zaczęli płakać. I eu perguntei. A ja zapytałem. Será que é de alegria? Será que é de alegria que estão chorando? A czy oni śmieją z radości? Znaczy, płaczą z radości? Porque às vezes está chorando. Ponieważ czasami płaczą. Você pensa que é de tristeza, mas não é. My myślimy, że ktoś płacze ze smutku, ale to nie o to chodzi. Já está chorando, dizendo, graças a Deus, deixa, estou livre. I on płacze i mówi, dzięki Bogu, w końcu jestem się od niego uwolniłem. Pode, mas eu fiquei bom. Ale wszystko było dobrze, widzę. O meu cardiologista me disse. Mój kardiolog powiedział. Tem que mudar completamente a sua vida. Musi pan zmienić całkowicie swoje życie. Terá que fazer um transplante cardíaco. Musi pan przejść przez transplantację. Porque eu fiquei com uma área necrosada muito grave. Ponieważ pewien część serca była naprawdę bardzo utknięta. Fiquei com angina durante um longo período. Przez uma dor tremenda. Przez dłuższy czas cierpiałem na okropny ból. E certo dia. I pewnego dnia. Eu estava deitado. Byłem leżany. Esperando a morte. Czekałem na śmierć. Que não podia andar. Ponieważ nie mogłem chodzić. Quase não podia falar. Prawie nie mogłem mówić. Mudei totalmente a minha alimentação. Zmieniłem całkowicie moje pożywienie. Quando me apareceu meu guia espiritual. I wtedy pojawiła się moja przewodniczka duchowa. Eu vejo os espíritos. Ja widzę duchy. E então meu guia espiritual me olhou. I moja przewodniczka na mnie spojrzała. E me perguntou, que tens? I zapytała się, co jest to? Eu disse, meu Deus. Ja powiedziałem, mój Boże. Eu estou 95% morto. Jestem w 95% martwy. Então, guia espiritual me disse, qual é o problema? I moja przewodniczka duchowa zapytała się, jaki w tym problem? Você não está falando comigo, que estou 100% morto. Nie mówisz do mnie, a ja jestem przecież w 100% martwy. Levante-se da preguiça. Wstań, porzuć swoją preguiça. I zacznijmy pracować. Mas o médico me proibiu. Ale ja powiedziałem, ale lekarz mi zabronił się ruszać. Quanto tempo de vida ele programou para você? I on zapytałaś, ile czasu życia on powiedział, że jeszcze będziesz żył. 28-40 dias. 28-40 dni. Mas se eu fizer esforço, ale jeśli się wysilał, eu morrerei logo. Niedługo umrę. Então o Espírito me disse. Więc Duch powiedział. Levante. Wstań. Porque você vai morrer de qualquer jeito. Bo umrzesz tak czy inaczej. Então é melhor morrer trabalhando no meio. Więc lepiej jest umrzeć, jeśli pracujemy na rzecz dobra. Ai, me levantei. Wstałem. Com muitas dores. Bardzo mi wszystko bolało. Eu comecei a levar a vida. I zacząłem prowadzić moje życie. E o Espírito me dizia. I Duch mówił mi. Negues a morrer. Nie chcij umierać. Crie anticorpos. Stwórz przeciwciała. Ame o coração. Kochaj swoje serce. As artérias que estão entupidas. Tętnice, które są zatkane. E me ensinou uma técnica. I nauczył mnie pewnej techniki. De visualização terapêutica. Visualização terapêutica. E eu ia até as minhas grandes artérias. E a patrão, porque visualizava o coração, minha tendência certa. E dizia mentalmente. E movia o mesmo. Eu amo você. Corra-me. Ajude-me. Pomos-me. Nós não somos inimigos. E este é o meu problema. E falava longamente ao meu coração. Eu preciso de você. I rozmawiałem długo z moim sercem, mówiąc, że potrzebuję Ciebie. Já se passaram 26 anos. 26 lat już minęło. E eu estou aqui. Ja jestem tutaj. E meu médico já morreu. A mój lekarz już umarł. Teve um infarto. Miał zawał. E morreu. I umarł. Antes eu lepiej on, a nie fiz. Então, o alto amor. Więc miłość do siebie samego. Porque eu não me amava. Ja Ciebie nie kochałem. Nós herdamos de algumas tradições religiosas. Z niektórych tradycji religijnych, kastracji, culpas, poczucie winy, ausência de amor, brak miłości. E a terra é um lugar de sofrimento. Mówi się, że ziemia jest miejscem cierpienia. Que nós temos que sofrer, że mamy cierpieć. Mas o espiritismo nos diz exatamente o oposto.
Ale spirytyzm mówi nam coś zupełnie przeciwnego. A Terra é uma escola. Ziemia jest szkołą. Ela é o que dela nós fizermos. Jest tym, co z niej uczynimy. Não estamos aqui para sofrer coisa nenhuma. Nie jesteśmy tutaj, żeby cokolwiek cierpieć. Estamos aqui para sermos ditosos. Jesteśmy tutaj, żeby być szczęśliwi. Para encontrarmos razões de plenitude. Żeby znaleźć przyczyny, żeby znać powody do tego, żeby stać się pełnym człowiekiem. Mental. Zmienimy nasze... E o corpo responde. Zmienimy nasze podejście umysłowe, a ciało na to odpowiada. Porque nós não somos o corpo. Ponieważ nie jesteśmy ciałem. Nós estamos no corpo. I my jesteśmy w ciele. O corpo é uma roupa. Ciało jest ubranie. Como a roupa indumentária do corpo. Tak samo jak ubranie jest ubraniem na ciało. Nós somos de essência divina. Mamy esencję boską. Espírito imortal. Jesteśmy duchem nieśmiertelnym. I transitamos através de vários corpos. I przechodzimy przez wiele ciał. Que são as reencarnações. Czyli przez kolejne wcielenia. Entramos no corpo através da concepção fetal. I wchodzimy do tego ciała poprzez poczęcie. Saímos do corpo através da morte ou desencarnação. Wychodzimy z ciała poprzez śmierć. Continuamos a viver. Dalej żyjemy. I voltamos ao corpo. I wracamy do kolejnego ciała. Com o patrimônio que nós acumulamos na experiência anterior. Mając to wszystko, co skumulowaliśmy w poprzednim wcieleniu. Foi isso que Jesus disse a Nicodemus. To właśnie Jezus powiedział Nikodemowi. O rabino que foi consultado. Rabin, który przyszedł do niego z pytaniem. Ele perguntou o que era necessário fazer para entrar no reino dos céus. I zapytał się go, co należy robić, żeby wejść do królestwa. A Jezus odpowiedział. Nascer de novo. Narodzić się ponownie. Nie, porque o rabino não entendeu. Ale ponieważ rabin nie zrozumiał. Como é possível? Jak to jest możliwe? Perguntou o rabino. Zapytał się rabin. Como é possível um homem velho entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo? Rabin zapytał się, jak to jest możliwe, że człowiek, stary człowiek może wejść do brzucha swojej matki, a się rozmawiał. I Jezus zadaje mu pytanie, które sprawiło go za kłopotanie. Czy ty nie jesteś doktorem prawa? I ty nie wiesz o tym? Ponieważ w hebrajskich księgach tradycji... A reinkarnação é paradigma. Tradycji żydowskiej reinkarnacja jest paradygmatem. Então Jesus diz. Więc Jezus mówił. É necessário nascer da água. I trzeba narodzić się z wody. E nascer do espírito para entrar no reino. I z ducha, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. As religiões que se derivaram do cristianismo. Religie, które powstały z chrześcijaństwa. Recordando-se de João Batista. Wspominając Jana Chrzciciela. Criaram o batismo. Stworzyli chrzest. Mas em realidade nascer da água. Ale tak naprawdę narodzenie się z wody. É uma fecundação nova. Chodzi o nowe zapłodnienie. Quando o espermatozoide vai fecundar o óvulo? Kiedy plemnik ma zapłodnić komórkę jajową? São duas gotas d'água gelatinosas que se completam. To są dwie kropelki, tak jakby żelatyny, które się łączą. E quando o óvulo se transforma no óvulo neoplásico? A kiedy ta komórka przemienia się w już w jajeczko, sobe para o útero, przechodzi do macicy. E começa a absorver líquido amniótico. I zaczyna wchłaniać płyny amniotyczne. Então nasce um novo corpo. Więc rodzi się nowe ciało. E um ser adulto. I dorosły człowiek. O nosso corpo é constituído de 68% de água. W przypadku dorosłego człowieka nasze ciało jest złożone z 68% wody. 31% de sais minerais. 21% soli mineralnych. De substâncias químicas. I substancje chemiczne. E 1% de uma substância ainda não identificada. I od 1% substancji, które jeszcze nie zidentyfikowano. Więc narodzi się na nowo. Oznacza wejście w nowe ciało. Mas sucede que na nossa existência anterior. Ale dzieje się także w naszym poprzednim wciele. Se cometemos males. Jeśli popełniamy błędy. Se não seguimos as leis de Deus. Jeśli nie postępujemy zgodnie z prawem. Mas criamos problemas emocionais. Tworzymy problemy emocjonalne. Fazemos a culpa. Powstaje w nas poczucie winy, które przenosimy na kolejne wcielenie. Tworzymy sobie wrogów. Foi Allan Kardec. To Allan Kardec. O codificador do espiritismo. Kodyfikator spirytyzmu. Que fez a bela proposta para a ciência psiquiátrica. Przekazał piękną propozycję nauce psychiatrycznej. Além daqueles dois fatores responsáveis pela depressão. Prawo tych dwóch czynników odpowiedzialnych za depresję. Apresentou uma terceira psicogênese.
pokazał jeszcze trzeci, psychogenetyczny. O transtorno obsessivo. Mówił o zaburzeniach opętania. Que todos nós cristãos conhecemos. Które wszyscy, którzy tu jesteśmy, znamy. Nós nos recordamos de Jesus. Pamiętamy o Jezusie. Falando aos demônios. Który rozmawiał z demonami. Ele foi o primeiro que esteve conosco. On był pierwszym, który był z nami. Para demonstrar que os espíritos maus interferem em nossas vidas. Był pierwszym, który pokazał, że złe duchy wpływają na nasze życie. Nós nos recordamos, por exemplo, que depois da transfiguração. Pamiętamy na przykład, że po transfiguracji, quando ele desceu, kiedy zszedł z góry, o pai chegou correndo até ele e disse, Senhor, pewien ojciec podbiegł do niego i powiedział, Panie, tem piedade do meu filho. Miej litość nad moim synem. Pois que o espírito mal toma, ponieważ jest przy nim zły duch, o faz convulsionar, wprowadza go w konwulsję, até babar sangue. Aż zaczyna wypluwać krew. I ninguém consegue curar. I nikt nie jest w stanie go uzdrowić. Jesus se aproximou do menino. Jezus podszedł do chłopca, que parece estar numa convulsão epiléptica, który wydawało się przychodził konwulsję badaczkową. I percebeu o espírito que estava no menino. I zauważył ducha, który był przy chłopcu. I powiedział. Espírito imundo. Powiedział, nieczysty duchu. Sai. Wyjdź z niego. Em nome de meu pai. W imię mojego ojca. E o espírito abandonou o jovem. I ten duch opuścił tego młodzieńca. Que ficou bom na mesma hora. A ten chłopak czuł się dobrze już w tym momencie. Ele pegou o menino e deu ao seu pai. Wziął tego chłopca i odprowadził do ojca. Então os discípulos ficaram tristes. Więc uczniowie zasmucili się. I perguntaram, por que tu conseguiste, nós não conseguimos. I zapytali się, dlaczego tobie się to udało, a my tego nie potrafimy. I Jezus lhe deu uma resposta fantástica. I Jezus dał im fantastyczną odpowiedź. Porque para esta classe de espírito, ponieważ w przypadku tego rodzaju duchów, são necessários jejum e oração. Potrzebny jest post i modlitwa. Mas não é o jejum do estômago. Ale nie chodzi o post dotyczący żołądka. É o jejum moral. Chodzi o post moralny. Ter forças morais. Mieć siłę moralną. Para poder emitir ondas vibratórias que afastam os espíritos maus. Żeby móc emitować fale, które wibracje, które oddalą złe duchy. E a oração? A modlitwa? Será apenas repetir palavras? Czy chodzi tylko i wyłącznie o powtarzanie słów? A maior oração? Najwspanialszą modlitwą? É aquela que resulta dos nossos atos. To jest ta, która wypływa z naszych czynów. Gandhi costumava dizer. Gandhi zwykł mówić. As mãos que trabalham. Ręce, które pracują. São mil vezes mais valiosas do que os lábios que oram. Są tysiąc razy bardziej wartościowe niż usta, które się modlą. Porque dizer palavras é muito simples. Ponieważ wypowiadanie słów jest bardzo proste. Mas agir com correção é muito mais difícil. Ale działanie w sposób właściwy jest dużo trudniejsze. Então o espiritismo ressuscitou essa tese do evangelho. Więc spirytyzm odnowił tak jakby tę tezę Ewangelii. I Allan Kardec no Livro dos Médiuns. A Allan Kardec w Księdze Mediów. Tem oportunidade de dizer no capítulo 23. W rozdziale 23 mówi. Que é dedicado aos transtornos obsessivos. Rozdziale, który jest poświęcony zaburzeniom związanym z opętaniem. Grande número de pessoas consideradas loucas. Wielu ludzi, których uznajemy za szaleńców. De verdade não são loucas. Tak naprawdę nie są szaleńcami. São obsediados. Są osobami opętanymi. São vítimas de espíritos perversos. Są ofiarami złych duchów. Porque a morte não destruindo-a ninguém. Ponieważ skoro śmierć nie niszczy nikogo. Aqueles que foram vítimas. Ci, którzy byli ofiarami. Voltam para cobrá-las. Wracają, żeby po sprawiedliwość. E perturbam as pessoas. I przeszkadzają tym osobom. Podemos afirmar com tranquilidade. Możemy spokojnie powiedzieć. Que é uma média de 55% das pessoas depressivas. Że około 55% osób, które przychodzą depresję, sofrem ação de espíritos perversos. Są pod wpływem też złych duchów. Porque os espíritos, ponieważ duchy, são as almas das pessoas que viveram na Terra. To dusze ludzi, którzy żyli na Ziemi. E ninguém muda pelo fenômeno da morte. I nikt nie zmienia się przez sam fakt, że umarł. Desde que nós morremos. Gdy umieramy, nós acordamos com os nossos valores. Budzimy się i mamy cały czas te same wartości. Quem é mau, persegue mal. Kto był zły, cały czas będzie zły. Quem é bom, persegue justo. Kto jest dobry, cały czas będzie dobry. A morte é um fenômeno biológico. Śmierć jest zjawiskiem biologicznym. Não transforma demônios em santos. Nie przemienia demonów w świętych. Nem criaturas humanas em anjos.
a nie ludzi w anioły. Więc Allan Kardec pytał się jest na humanidade. Więc Allan Kardec zapytał się przewodników ludzkości. Interferem os espíritos em nossas vidas. Czy duchy wpływają na nasze życie? I eles responderam. A on odpowiedział. Muito mais do que pensais. Dużo bardziej niż wam się wydaje. A ponto de que são eles que vos conduzem. Do tego stopnia, że to one wam was prowadzą. A dlaczego to się dzieje? Einstein afirmava. A jeszcze nie twierdził. Nós vivemos no mundo de ideias. Żyjemy w świecie idei, de mentes, de vibrações, de ondas. Umysłu, vibracji i fal. Portanto, neste mundo de ideias, więc z tego świata idei, de vibrações, vibracji, nós atraímos os semelhantes. I poprzez to przyciągamy tych, którzy są nam podobni. As pessoas pessimistas. Osoby, które są pesymistami. Vingadoras. Mszczą się. Atrai espíritos semelhantes. Przyciągają podobne sobie duchy. As pessoas gentis. Osoby miłe, de sentimentos bons, które mają dobre uczucia, atrają os espíritos nobres, przyciągają szlachetne duchy. No Brasil nós temos blocado que diz o seguinte. W Brazylii mamy powiedzenie, które głosi. Diz-me com quem andas. Powiedz mi, z kim przebywasz. E eu te direi quem és. A powiem ci, kim jesteś. Nesta situação diríamos. W tej sytuacji powiedziałbym. Diz-me quem és. Powiedz mi, kim jesteś. E eu te direi com quem andas. A ja ci powiem, z kim. Porque existe no universo uma lei de afinidade. Ponieważ we wszechświecie istnieje prawo podobieństwa. Nós atraímos semelhantes. Przyciągamy tych, którzy są nam podobni. A lei da física. To prawo fizyki. Os semelhantes atraem. To, co jest podobne, przyciąga się. Os contrários se recaem. A przeciwne odpycha. No campo do pensamento. W polu umysłu. Ocorre a mesma coisa. Dzieje się to samo. Então o espiritismo estudou profundamente as problemáticas mentais. Więc spirytyzm zajął się, przestudiował głęboko tematykę umysłu. E demonstra através da mediunidade. I poprzez mediunizm pokazuje, que há muito mais distúrbios de natureza obsessiva. Że jest dużo więcej zaburzeń natury opętańczej. Do que de origem psiquiátrica. Niż natury psychiatrycznej. Torna-se patológico. Staje się to patologią. Porque depois de uma assistência demorada dos espíritos maus nas criaturas humanas. Ponieważ gdy duchy złe przez dłuższy czas wpływają na ludzi. Há um desequilíbrio dos neurônios. I doprowadzają do utraty równowagi neuronów. E a obsessão se transforma em transtorno de natureza psiquiátrica. A opętanie przemienia się w zaburzenia natury psychiatrycznej. Allan Kardec foi um pensador tão extraordinário. Allan Kardec był tak wspaniałym filozofem. Kiedy skrywał się w 1864. Że napisał to w 1864 roku. A 149 lat. 149 lat. Nas últimas linhas do Evangelho segundo o Espiritismo. W ostatnim fragmencie Ewangelii według Spirytyzmu. Ele escreveu. Napisał. As obsessões quando são demoradas. Gdy opętanie trwa długo. Transformam-se em loucura. Stają się szaleństwem. E necessitam de passos magnéticos e tratamento médico. I potrzebna jest wówczas fluidoterapia magnetyczna. Mas qual seria terapêutica para as obsessões? A jaka jest terapia, żeby uniknąć opętania? Allan Kardec elucida. Allan Kardec wyjaśnia. A mudança de comportamento do indivíduo. Zmiana zachowania człowieka. A paciência para com os espíritos maus. Cierpliwość wobec złych duchów. A prática de boas ações. Czynienie dobra. Os passos. Czyli nakładanie a transmissão da bioenergia. Przekazywanie bioenergii. A criatura humana é um dínamo gerador de forças. Człowiek jest dynamem, który generuje różnego rodzaju siły. E essas energias que também chamamos de bioenergia ou bioplasma. I te energie, które nazywamy bioenergią albo bioplasmą. Podem ser transmitidas. Mogą być przekazywane innym. Como Jesus fazia. Tak jak Jezus to robił. Sendo que o nível de Jesus era superior. Przy czym oczywiście Jezus był na wyższym poziomie niż my. Ale on powiedział, róbcie to i na moją pamiątkę. I disse mais. I powiedział więcej. Tudo que eu faço. Wszystko, co ja robię. Vós podeis fazer. Wy możecie również robić. I muito mais. I dużo więcej. Se quiseres. Jeśli będziecie chcieli. Se tiverdes fé. Jeśli będziecie was wiarą. O Espiritismo veio hoje restaurar cristianismo. Więc kiedy pojawił się tutaj, się pojawił, żeby odtworzyć chrześcijaństwo. Colocado diante das ciências da atualidade. Umieścić je wobec współczesnej nauki. E demonstrar que não é apenas uma teologia. I pokazać, że nie chodzi tylko o zwykłą teologię. É a ciência da ética moral.
Że chodzi o naukę etyki i moralności. A mais notável da história da humanidade. Najwspanialszą w historii ludzkości. Porque todos os grandes vultos da humanidade. Ponieważ wszystkie wielkie postacie historii. Falaram a respeito da evolução. Mówiły o ewolucji. Das leis sociais. O prawach społecznych. Mas foi Jesus o único. Ale tylko i wyłącznie Jezus. A falar do amor como terapia. Powiedział, że miłość jest terapią. A grande psiquiatra, doutora Hannah Wolff. Wielka doktor psychiatry Hannah Wolff. Considerada uma das maiores psicanalistas do século XX, depois da filha de Freud. Jest uznawana za jedną z największych przedstawicieli psychoanalizy. Escreveu um livro fascinante. Napisała fascynującą książkę. O livro se chama Jesus Psychoterapeuta. Książka się tytułuje Jezus Psychoterapeuta. E ela explica no livro. I ona wyjaśnia w książce, que ele foi o maior psicoterapeuta da humanidade. Że on był największym psychoterapeutą w historii ludzkości. Porque todo psychoterapeuta, ponieważ każdy psychoterapeuta necessita de encontrar as causas do distúrbio orgânico. Musi odnaleźć przyczyny zaburzeń organizmu. A nawet w sonhos. Na przykład w snach. Das associações. Czy przez jakieś asocjacje. Jesus olhava doente. A Jezus patrzy na człowieka. Penetrava no mundo íntimo. Patrzył, widział to, co jest w nim wewnątrz. I descobria causa da problemática. I odkrywał przyczynę problemu. I removia essa causa. I usuwał tę przyczynę. I dał uma advertência. I dawał pewne zalecenie, ostrzeżenie. Não voltes a pecar. Nie grzesz więcej. Isto é, não voltes a agir negativamente para que não te aconteça nada pior. To oznacza, nie rób ponownie czegoś złego, żeby nie stało się z tobą coś jeszcze gorszego. Na aktualidade. W czasach współczesnych. Grande número de psicoterapeutas e psiquiatras. Wielu psychoterapeutów i psychiatrów. Adota o Evangelho de Jesus como medicamento para nossas doenças. Uznaje Ewangelię Jezusową jako lekarstwo na nasze choroby. A psychiatra alemã, doutora Elisabeth Lucas. Niemiecka psychiatra dr Elisabeth Lucas. Paros depressivos. W przypadku osób chorych na depresję. Ela recomienda que diariamente leia uma parábola. Zaleca, żeby każdy z nich przeczytał codziennie jedną przypowieść. I tente interpretar a parábola. I spróbował ją zinterpretować. Aplique a parábola dentro de si. I zaaplikował tak, jakby ją dla siebie samego. Mas não apenas ela. Ale nie tylko ją. Grande número de psicoterapeutas americanos, europeus, brasileiros. Wielu psychoterapeutów amerykańskich, europejskich i brazylijskich. Estão recomendando a terapia do Evangelho. Zalecają terapię poprzez Ewangelię. Ame mais. Kochaj bardziej. E um grande psiquiatra brasileiro escreveu um livro fascinante. I wielki psychiatra brazylijski napisał fascynującą książkę. O livro diz o seguinte. W książce napisane jest. Quem ama, não adoece. Ten, kto kocha, nie choruje. É uma grande vantagem amar. Czy choćby o wielką chęć kochania. Quem ama, tem doença. Quem ama tem doença. A kto kocha, ma chorobę. Mas não é doente. Ale nie jest chory. Ter é transitório. Mieć to jest coś przejściowego. Ser é permanente. Bycie jest czymś trwałym. A doença é distúrbio orgânico, é um acidente. Choroba jest takim zaburzeniem organizmu. Jest se nós amarmos, jeśli będziemy kochać, esses acidentes não nos perturbam. Te zdarzenia nie będą na nas wpływać. Mas as pessoas que são doentes. Ale pewne osoby są chore. Eu tenho uma amiga. Mam przyjaciółkę. Que eu tive que usar de muito tato psicológico para continuar os amigos. Że musiałem w jej przypadku użyć wielkiego taktu psychologicznego, żebyśmy sempre que eu encontrava, eu perguntava, como vai? Zawsze, kiedy ją spotykałem, zapytałem się, co słychać. I ona mówiła, mal. A ona mówiła, mam się źle. Estava sempre mal. Zawsze czuła się sempre źle. Estava com a doença. Zawsze była na coś chora. Porque ela era doente emocionalmente. Ponieważ ona była chora emocjonalnie. Até um dia eu mudei de técnica. Aż pewnego dnia zmieniłem technikę. E quando ela encontra, eu pergunto. I kiedy spotykam ją, pytam się. Qual é a sua última doença? Jaka jest twoja ostatnia choroba? Porque ela sempre tem a última doença que está na moda. Ponieważ ona zawsze ma ostatnią chorobę, która jest najbardziej akurat modna. Porque ela gosta de ser feliz. Ponieważ ona lubi być szczęśliwa. Há pessoas que adoram ser feliz. Pewne osoby uwielbiają być nieszczęśliwe, ponieważ nie kochają się. A proposta de Jesus. Ta informacja, propozycja, którą czekają na Jezus. Kochać Boga. Acima de todas as coisas. Ponad wszystko. E ao próximo. I bliźniego.
Como assim mesmo? Jak siebie samego. Então vamos inverter a ordem. Więc odwróćmy porządek. O autoamor. Najpierw kochamy siebie. Para o amor ao próximo. Żeby kochać bliźniego. Para o amor a Deus. I żeby kochać Boga. Porque quem não se ama. Bo kto siebie nie kocha. Não ama a ninguém. Nie kocha nikogo. Se eu que me conheço não me amo. Jeśli ja, który siebie znam, nie kocham się. Tenho conflitos. Są we mnie konflikty. Tenho culpas. Poczucie winy. Como é que eu vou amar uma pessoa desconhecida? Jak mogę pokochać osobę, której nie znam? É o entusiasmo. To entuzjazm. É a paixão. Pasja. É a libido. Libido. E quando passa o tempo. A kiedy mija pewien czas. Cada um tira a máscara. Każdy z osób, które się kochały, ściąga maskę. E nós dizemos. I my mówimy. Ai, minha Deus. Eu me enganei. A, pomyliłem się. Eu me decepcionei. Rozczarowałem się. Decepcionou com a máscara. On się rozczarował, ale z tą maską, którą miała ta osoba. Porque nós, quando dizemos que amamos, ponieważ my, kiedy mówimy, że kochamy, queremos que outro seja o que nós não conseguimos ser. Chcemy, żeby ta druga osoba była tym, kim my sami nie potrafimy być. Então desejamos que a pessoa seja boa. Więc chcemy, żeby ta osoba była dobra. Miła. Embora a gente não seja. Choć my nie jesteśmy tacy. Então a nova proposta para a saúde mental, emocional. Więc nowa propozycja dla zdrowia umysłowego. Seja você quem ama. Bądź tym, który kocha. Os espíritos vêm dizer-nos. Pewne duchy przychodzą, żeby nam powiedzieć. Que somente pelo amor nós encontraremos a plenitude. Że wyłącznie w miłości uzyskamy pełnię samych siebie. Então que amemos. Więc kochajmy. Se alguém não me ama. Jeśli ktoś mnie nie kocha. O problema é dele. To jego problem. Eu não me preocupo. Ja się nie martwię. Porque não fico melhor nem pior. Ponieważ ani nie jest mi lepiej, ani gorzej. Mas quando sou eu quem não ama. Ale jeśli to ja nie kocham. Problem é meu. To jest mój problem. Se alguém me odeia. Jeśli ktoś mnie nienawidzi. Pior para ele. Gorzej dla niego. Porque toda vez que ele me veja vai ter dor de cabeça. Ponieważ za każdym razem, kiedy mnie zobaczy, będzie go głowa bolała. Mas quando sou eu quem odeia. Ale kiedy to ja nienawidzę. Pior para mim. Gorzej dla mnie. Porque toda vez que eu vejo o vídeo me aborrece. Bo za każdym razem będę się denerwował, kiedy zobaczę tę osobę. Isso vai contra lei natural. A to jest przeciwko prawu natury. A melhor definição que eu conheço no Evangelho sobre Deus. Najlepsza definicja Boga, którą znam z Ewangelii. Foi dada por João Evangelista. Została przekazana przez Jana, świętego Jana Ewangelistę. Ele disse, Deus é amor. On mówi, Bóg jest miłością. E Allan Kardec recebeu dos Espíritos a mais notável definição de Deus. A Allan Kardec otrzymał od Bóg najwspanialszą definicję Boga. É a inteligência suprema. Najwyższa inteligencja. A causa primeira de todas as coisas. Pierwsza przyczyna wszech rzeczy. Então o Espiritismo na atualidade. Więc obecny Spirytyzm. Abre-nos as portas da percepção. Otwiera drzwi na postrzeganie. Porque é uma doutrina que se fundamenta na ciência. Ponieważ jest to filozofia oparta na nauce. Na ciência dos fatos. Nauce na badaniu faktów. Através da mediunidade. Poprzez mediunizm. Traz-nos uma filosofia otimista. Przynosi nam optymistyczną filozofię. Porque explica quem somos. Ponieważ wyjaśnia, kim jesteśmy. Onde viemos. Skąd przyszliśmy. Para onde vamos. Dokąd zmierzamy. E ao mesmo tempo dá-nos uma ética moral. Za jednym razem też daje nam również muito etykę profundo, moralność. Faz, não fazer a outro. Bardzo głęboko. Nie czynić. Porque não desejarmos que o outro nos faça. Nie czynić innym tego, czego nie chcemy, by inni nam nie czynili. Então estamos diante da saúde mental. Więc stoimy wobec zdrowia umysłowego. Da saúde psicológica. Zdrowia psychologicznego. Da saúde física. I zdrowia fizycznego. E dessa maneira poderemos diminuir as ondas tremendas da depressão. I w ten sposób możemy zmniejszyć te straszne fale depresji. A depressão é tão grave. Depresja jest tak poważna. Que as estatísticas americanas afirmam. Że statystyki amerykańskie informują. Se continuarmos nesse crescimento, jeśli będzie tak rosła, no ano 2020, w roku 2020, a depressão será a segunda causa mortis da humanidade. Depresja będzie drugą przyczyną śmierci wśród ludzi. Perderá somente para as problemáticas cardiológicas. Nie będzie już chodziło tylko i wyłącznie o problemy z sercem. Redescobramos a alegria de viver. Odkryjmy na nowo radość życia. Procuremos encontrar as coisas simples. Starajmy się szukać prostych rzeczy. Conviver mais um com outro. Żyć bardziej jeden z drugim. Dialogar. Chwalić się. Ser útil. Być pożytecznym dla innych. Ter o prazer das recordações dolorosas superadas. I cieszyć się z tego, że pokonaliśmy pewne trudne wspomnienia. Construindo futuro maravilhoso para a humanidade. I tworzyć wspaniałą przyszłość dla ludzkości. Coloquemos em nossa mente. I
zapamiętanie, que nós estamos na terra, że jesteśmy na ziemi, para sermos felizes, aby być szczęśliwi. As dificuldades são inspiração para nossa vitória. Te trudności są natchnieniem dla naszej drogi. Cada desafio, każde wyzwanie, é um degrau que nós subimos. To jest kolejny stopień, po którym wchodzimy. Afirmou Jung. Jung stwierdził. O notável pai da psicologia profunda. Wspaniały ojciec głębokiej psychologii. A pessoa que não tem um objetivo para viver, człowiek, który nie ma celu w życiu, não consegue viver. Nie jest w stanie żyć. Então é necessário que descubramos o nosso objetivo. Więc musimy odkryć, jaki jest nasz cel. Qual é a razão pela qual estou na terra? Jaki jest powód, dla jakiego jestem na ziemi? E então nós preencheremos o nosso vazio existencial. I wypełnimy wówczas naszą pustkę egzystencjalną. Oferece-nos uma meta. Pokazuje nam cel. A imortalidade. Nieśmiertelność. Nós avançaremos na direção dessa meta. I my będziemy podążali w stronę tego celu. Sem medo da doença. Nie bojąc się choroby. Sem medo da morte. Nie bojąc się śmierci. Sem medo do amor. Nie bojąc się miłości. Sem medo da vida. Nie bojąc się życia. Desejamos sinceramente. Pragniemy szczerze, que alguma das nossas considerações, żeby niektóre z tych rzeczy, o których wspomniałem, sprawią, że Państwo się nad nimi zastanowią. Porque ao poder apresentar o tema, ponieważ przedstawiając ten temat, ele me fez muito bem. Ponieważ ja się lepiej czuję. Porque desde jovem, ponieważ od kiedy byłem młody, mantendo contacto com os espíritos, jestem w kontakcie z duchami. Eu era visto como psicopata. Widziano mnie jako psychopatę. Mas graças à ciência espírita, ale dzięki nauce espirytystycznej, eu descobri que era portador da mediunidade. Odkryłem, że naprawdę jestem médium. Que o professor Charles Michel denomina como sexto sentido. Które profesor Charles Michel nazywa szóstym zmysłem. E todos a temos. Wszyscy go mamy. Então eu fiquei muito feliz desde aquele momento. Więc bardzo się cieszyłem od tamtej chwili. Porque se tem cinco sentidos é bom. Ponieważ jeśli mamy pięć zmysłów, to jest dobre. Mieć sześć zmysłów to jest bardzo niezwykle. Więc zacząłem się zastanawiać nad sobą samym. Tenho feito a viagem interior. Odbyłem podróż w głąb siebie. E vou descobrindo a cada momento. I w każdej chwili odkrywam, que mortalidade é grande meta. Że nieśmiertelność jest wielkim celem. Eu, cuja idade está na frente dos senhores. Ja już trochę starszy, który stoi przed Państwem. Diariamente, quando eu acordo, każdego dnia, kiedy się budzę, eu abro a cortina do meu quarto. Otwieram zasłony w moim oku. E quando me dou conta que estou no corpo, i kiedy cały czas widzę, że jestem wciąż szczęśliwy, mówię, że jestem szczęśliwy. Muito obrigado, Senhor. Mówię, dziękuję Boże. Mas um dia, ale w dniu. Porque gente de idade dorme. Ale ponieważ ktoś jest starszy, to śpi. Quando acorda, kiedy budzi się, morre. Umiera. Eu quero ainda acordar muitos dias aqui na terra. Ja chcę jeszcze wiele dni budzić się tutaj na ziemi. Porque eu acho a vida maravilhosa. Bo uznaję życie za coś wspaniałego. Poder amar. Móc kochać. Amar as criaturas. Kochać stworzenia. Amar os inimigos. Kochać wrogów. E dizer, eles não sabem o que estão perdendo. Oni, mówić, oni nie wiedzą, co tracą. Porque eu sou um excelente amigo. Bo ja jestem wspaniałym przyjacielem. Amar a natureza. Kochać naturę. E amar a Deus. I kochać Boga. Então que algumas dessas palavras, i więc niektóre z tych słów, encontre ressonância nas suas mentes, niech one znajdą odbicie w Państwa sercu i w Państwa serce. E lembre, i pamiętajmy, para chegar a uma idade avançada, żeby osiągnąć starszy wiek, a metodologia é amar. Metodą najlepszą jest kochać. Como disse Madre Teresa de Calcutta. Jak powiedziała Matka Teresa z Kalkuty. E amar até doer. I kochać tak, aż będzie bolało.